Witam serdecznie na kolejnym gniocie, a dopiero wróciłem z roboty i to zeszło długo, bo musiałem jeszcze do sklepu zajechać po zakupy, bo tu już nic nie było w lodówce. Edziu, nie skacz, jak tylko ja wyjmę kamerę, to skaczesz, no. Łobuzie, jeden, leć tam, ała, do łatki lepiej. Patrz, już nie pamiętasz, gdzie jest łatka? Tutaj jest, do niej sobie leć i tam, o, tam się zamontuj. I na razie tam posiedź, bo kury się muszą zejść do kurnika. Na CPN musiałem jeszcze zajechać, bo już rezerwa, to zeszło. Edziu, uspokój się. Bocianek jest, lata z kaczkami. Wszystko dobrze, widzę, że wody im starczyło, chociaż kaczki pozabrudzały. W poidle chyba się skończyło. No niestety te poidło popuszcza. Jest taki problem, zamówiłem nowe poidła. Dwa duże, po 18 litrów. Takie podwieszane, które w tym... w kurniku powieszę, tu już większość towarzystwa widzę na miejscu i zobaczymy, czy coś w tych poidłach zostało. Nie, puste, ale za to jajeczka jakie duże są, eleganckie. Jak tam, wszyscy zdrowi? No mam nadzieję. Może was dzisiaj spsiukam na wieczór tym ziołowym takim preparatem, co odstrasza robaczki. I tu też już puste, może jakaś resztka została. Ale dobra, jak się któreś bardzo chciało pić w te upały, to ewentualnie miały tą kaczkową wodę, no niestety trochę przybrudzoną, ale lepsza taka niż miałyby nic nie pić. O, towarzystwo zobaczyło, że furtka otwarta, bo teraz otworzyłem, żeby te, co były na zewnątrz, bo tam zawsze dwie, trzy kurki to sobie przelatują górą, żeby one wróciły, to już poleciały na zielonkę, widzę, trochę dojeść. No dobra, niech sobie pojedzą, póki jestem. A tu o, bocianek się zaczął z kogutami bujać. No dobrze, dobrze. Ten kogutek biały jest w porządku. Jego możesz się trzymać, bo on nie chodzi do lasu ani za siatkę. To z nim możesz latać. Perełka w domu. Tylko przyjechałem, to ją wpuściłem i dałem jej jeść, bo tu latała. A propos perełki. Taki mały kotek się tutaj kręci. Już dwa razy go widziałem na podwórku i teraz jechałem autem i przez drogę mi przeleciał. No taki malutki, parę miesięcy ma. Nie taki, że wiecie, że się świeżo tam okociła. Już taki samodzielny, ale mały i sama skóra i kości, bidak. Może mu gdzieś tutaj zostawię na dworze puszkę, znaczy w jakąś miseczkę dam puszkę z jedzeniem. To może się poczęstuje, bo już dwa razy go tu widziałem na podwórku i teraz tu do tego lasu poleciał zaraz obok. To może by przyszedł pojad. Mógłby się tu zmrowić. Tutaj jeszcze jeden kotek to by się przydał, bo tu myszy to jest. Kurnik wiadomo przyciąga te wszystkie ziarka. To tam by jemu nie zabrakło tutaj zajęcia. Zobaczymy, jak króliki dały radę w te upały. Jak tam? Nie jest źle, nawet dużo wody nie wypiły. Rano miały pełne. A nagrzewa wam się tutaj ta woda? Tutaj to nie powinno. Nie, nawet jest taka chłodnawa. To dobrze. Jak tam czarny? Podoba się w nowym miejscu? Czarny to wszystko wywala z tego paśnika i dopiero z ziemi sobie. Tak o, ale paszy tu miał pełno, też pojadł. No i dobra, zaraz wam jakieś zielonki naszykuję. Tylko zobaczymy, co tam u ciebie. O, a ona tu trzyma porządek. Edziu się musi oczywiście nią zainteresować. Całą słomę sobie tam wzięła na bok. Można jej by trochę dołożyć. Dobra, pójdziemy zaraz po zielonkę, tylko sprawdzimy jeszcze, co u malutkiej. Malutka siedzi twardo, jeszcze tutaj ma paszę i wodę, chociaż wodę to jej zaraz wymienię na świeżą, paszę dosypię, ale przełożyłem malutkie jajka tutaj na bok od skrzynki i tutaj siedzi chętnie. Coś może z tą skrzynką nie tak, może ja ją w ogóle tutaj wyjmę, bo ona już tutaj nie będzie potrzebna. Może tutaj się co zalęgło, no nie wiem. Położę to tu na słońcu, zaraz to obejrzymy. Tu się sypie ta ziemia okrzemkowa, takie różne. A jakieś robaczki czy tu są? No na razie nie widzę, żeby coś się tu ruszało. Ale kto wie, może coś ją tam gryzło właśnie. Może ją też bym spsiukał, ale żeby się nie przestraszyła tego. A bocianek wyjada robaczki z auta. Te, co się złapało po drodze do chałupy. Nalałem im tu jeszcze świeżej wody do poidła. Niech mają to kaczki i tak przez noc to wypiją. Bo kaczki w nocy to są w miarę aktywne. Tak sobie myślałem ostatnio, poczytałem trochę. Ze dwie chociaż perliczki by mi się przydały, bo one podobno bardzo głośny alarm robią i są bardzo czujne, jak coś się dzieje, coś tam się kręci. Edziu tutaj podlewa, a tutaj o, bocianek. Bocianek, lataj sobie, nie bój się Edzia. Edziu ci nic nie powinien zrobić. Taką mam nadzieję, ale widzę się, bocianek to kogucik chyba będzie. Takiego czubka dostajesz ładnego. Ten grzebień to kogucik. No i dobrze.
Śmiesznie będzie, jak kogucik zacznie piać, ale to chyba nieprędko, patrząc po nim, chociaż rośnie. Ruszył trochę, ruszył, bo tak stał w miejscu, taki malutki, trochę podrósł, już ledwo przechodzi przez tą siatkę. I dobrze, jedz, jedz ty, żebyś tam nie przełaził czasem. Kaczki to lubią opędzlować te roślinki, dobrze. Najedzcie się, chociaż trochę. Dobrze, że jeszcze dzień w miarę długi, niestety będą coraz krótsze. Jak będę wracał z roboty, to już nie będę, to już będziecie spały. No ale jeszcze trzeba korzystać, póki sierpień, myślę do końca sierpnia jeszcze tak będzie się udawało, że jak wracam z roboty, to się udaje. Na szybko nazrywałem trochę zielonki, a tu ten kogucik, co trochę kuleje. Nie jest źle, tak się mu przyglądałem, chyba tam paznokieć mu się trochę przetrącił jeden. A tak to w porządku, nie wygląda to źle, oby się poprawiło. Dobra, mamy brzuskę, trochę tam jakiś traw, trochę tego, takiej roślinki zawsze zapominam nazwy, to króliki bardzo lubią. To coś tam zajęczy jest podobno, że to dobrze królikom dawać. Dobra, to dajemy po trochu, niech mają coś świeżego zawsze tutaj. O. Do paśnika się często i czarny. I łatce też już dajemy. Proszę łatka, tylko mi nie wyskocz czasem. Masz tutaj u góry. Się częstuj, smacznego. Ona tu za jedziem wygląda. Edziu, tutaj. O, od razu zajadają. Teraz im wodę wymienię na świeżą. Zawsze to lepiej niż taka odstana. O, jeszcze młodą marchewkę mi się udało kupić. To też im dam, niech sobie pojedzą. Ty masz dwie mniejsze. A łatka dostanie, no zamyka się, jedną większą. Jeszcze coś mi się, masz łatka tam. O, ona musi do Edka zajrzeć. Dobra, chowaj łepetynę, bo robotę mamy dalej. Woda świeżutka, prosto ze studni, o. Z kranu, ale ze studni, jaka zimniutka, aż się rosi butelka. Kogut, a ciebie przed chwilą to noga nie bolała? Że teraz po płotach skaczesz? Się uspokój, cię gdzieś zaczepi w to siatkę i znowu będziesz kulał na drugą. O, taki chory. No trochę tak kuleje, ale nie dużo. Dla kur mam kapustę, tylko tak myślę, jak im to powiesić, żeby to w powietrzu wisiało i żeby to sobie tam skubały. I tak się zastanawiam, gdzie to umieścić. Ona ciężka, ze 3 kg ma albo i lepiej. Co, bocianek, mieścisz się jeszcze? No. Już ledwo, ledwo. Przy tej, prędziutko. Gdzieś tu by było najlepiej. Te drzewo, to kurczę, żadnych gałęzi tak nie ma, żebym tutaj sięgnął. Tu znalazłem stary łańcuch, na którym można by powiesić. O, tu można by go umocować, ten stary łańcuch. Pewnie już słabo widać, bo się ciemno robi. A to dziurę zrobić i by sobie dziubały. Dobra, lecę po jakąś wiertarkę, wkrętaczkę i działamy. Dobra, znalazłem odpowiednio długie wiertło. Spróbujemy to przewiercić jakoś. Zaraz, gdzie to tu przewiercić? Na ziemi chyba będzie najlepiej. Ten kabel też nie za długi. Przelazło to? Przelazło, dobra. Teraz mam tutaj kawałek drucika. Tylko, że ten drucik taki dosyć cienki. O, jeszcze nie łapie lampka, a łapie. Dobra, będzie coś widać. Drucik taki w miarę cienki. No, nie przewalaj się teraz. Spróbujemy go tutaj nawlec. No, przechódź. Wylaz z drugiej strony. O, nawet się trzymie, dobra. No i wisi. I się buja, a kurki może będą miały rozrywkę. W miarę to się trzyma. Tutaj zaczepiłem o daszek kurnika. Jutro się okaże, czy to jedzą. I to dopiero jak wrócę z roboty, to się okaże. Edziu, gdzie jesteś? Tam. Dobra, Edziu pod łatką. I tu już pomału kurnik można zamykać. Zobaczymy, czy wszyscy wrócili. Gdzie wszyscy tutaj są? Dobra. Kaczki są oczywiście zajęte rozlewaniem wody, czyżby innym. Bocianek z nimi urzęduje. Bocianek śpi z nimi. A tutaj wszyscy są. Białoczuby, to tamto, dobra. Chyba wszyscy, a miałem was spsiukać dzisiaj, dobra. To zaraz was jeszcze spsiukam, tylko jajka wyjmę. Taki mam środek do psiukania na kury, już wam go chyba nawet pokazywałem. Zaczniemy od malutkiej. Psika? Psika, dobra.
To tam czytałem skład, to jest jakieś tam ziołowe. Pewnie za dużo nie widzicie, ja też tu dużo nie widzę. Muszę sobie lampkę z telefonu włączyć, a w ogóle muszę tu jakąś dobrą latarkę sobie kupić, bo jesień idzie. Jak macie jakąś bardzo silną, mocną do polecenia, to możecie dać znać. Nie bój się, malutkę, nie bój. Tu z tyłu cię tylko lekko psiuknę, żeby nie na głowę, nie na oczy. I sobie tutaj sieć. Już ostatnie parę dni ci zostało. 4 dni bodajże. No, to powodzenia. Edzia chwilowo tu odgrodziłem, żeby nie wbiegał mi do kurnika, jak ja będę psiukał. Pewnie za wiele to nie widać. Spróbujemy bocianka lekko psiuknąć, ale tak delikatnie, że się nie przestraszył. To nic takiego. Parę psiuczków na każdego już. Na razie tak zamknąłem, ale jak będę szedł spać, to zamknę już normalnie, ale na razie niech mają przewiew, bo nagrzał się trochę ten kurnik. To póki się tu kręcę, to będzie tak i okienko będzie tutaj otwarte, tylko tu przymknę drzwiczki, a to wszystko pozamykam już, no nawet nie widać, już ciemno. Już na noc to pozamykam, no ale to się jeszcze trochę pokręcę, muszę tam się poprzygotowywać, na jutro jakieś kanapki porobić do roboty, to tamto. To jeszcze trochę niech ich tam się poprzewiewa. I to wszystko w dzisiejszym gniocie, takim króciutkim. A ty jeszcze zostałaś, no weź. Edziu, chodź tu. Edziu, chodź, bo ona się będzie bała wyjść do kurnika, jak ty tu latasz. Poczekaj trochę po drugiej stronie. Ja nie wiem, czy ona nie uciekła, jak je tam psiukiwałem, bo trochę ambarasu się zrobiło na tym, na grzędach wtedy. Chodź tu, kurko. Kurko, do kurnika chodź, gdzie ty lecisz? No kurko, co ty, nie wiesz gdzie jest ten? Tam leć, no. Dokładnie. I teraz to już naprawdę wszystko w dzisiejszym gniocie, takim króciutkim po robocie, szybko się ciemno robi. No jeszcze i tak jest dobrze, co to będzie w zimę. To będzie słabo z nagrywaniem po robocie, na szczęście jeszcze trochę się da. Ja się z wami żegnam, lecę to złożyć, wpuścić w internet. I zaraz trzeba iść spać, bo jutro po 4 rano trzeba wstać, ale jeszcze tak parę dni i gdzieś za tydzień zapowiada mi się więcej wolnego, to będzie można coś podziałać na bazie. Planów dużo, tylko czasu mało. Nie, Edziu? A ty, Edziu, tutaj ładnie pilnuj i potem zamkniemy kurnik, ale niech jeszcze trochę się tak ochłodzi tego chłodniejszego powietrza i niech ich tam nawpada więcej. Dobra, nie przedłużam. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia jutro o 7 rano. Na razie, cześć!